Jona Podkiwano, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Medieval Dynasty i kurczę, fatalna jesienna pogoda. Niemniej, moi drodzy, mam kilka takich rzeczy, o których chciałbym porozmawiać. Otóż poruszyłem pewien temat i w gruncie rzeczy... Aha, tu plastry miodu są. W gruncie rzeczy myślę, że mam dosyć ciekawy pomysł. Otóż, w zgodzie z tym, co pisaliście i również żeście proponowali, myślę, że całkiem fajnym pomysłem byłoby na przykład stworzenie jakiegoś tam rynku czy osady na bazie koła, czy też w gruncie rzeczy jakichś takich fajnych budowli i rzeczy i tak dalej. Ale szczerze powiedziawszy, jakoś na tym etapie rozgrywki daje to mniej fanu, aniżeli w gruncie rzeczy tak granie na bieżąco i robienie tego wszystkiego na bieżąco. Nie tyle przebudowywanie wszystkiego, co po prostu stawianie od podstaw. I, moi drodzy, wpadłem na świetny pomysł. Otóż, korzystając z tego, że mamy no blisko 850 tysięcy monet, mamy całkiem sporo rzeczy, a ja bardzo jestem zainteresowany zdobyciem jak największej ilości achievementów, stwierdziłem, że tak, ten odcinek poświęcimy na to, ażeby sprzedać, przehandlować i w ogóle wszystko to, co jesteśmy w stanie, żeby zarobić jak najwięcej. Dlatego weźmy sobie te buty, weźmy sobie jeszcze na przykład siemię lniane, chyba do niczego się już nie przydaje, ponad to, żeby tylko zasiać to gdziekolwiek. Ale dobra, to zaraz to weźmiemy, czekaj. Co my tu mamy, co możemy zabrać, żeby kurczę, jakieś pieniądze z tego były? Nasiono buraka, nie, może nie, ale mąkę weźmiemy. Mąka na pewno się już nie przyda tutaj w takiej ilości. Kapustę weźmiemy połowę, sprzedamy. Co tu jeszcze mamy? Nasiona maku to w ogóle nie są, chociaż nie, nasiona maku, tak na wszelki wypadek jeszcze w razie jakbyśmy mieli troszeczkę czasu jeszcze tu spędzić, to weźmy może tak ze 200, chociaż zostawmy. Co my tu jeszcze mamy? Monet 16 zarobiły nasze sklepy, proszę bardzo. Mikstura trzeźwości to na pewno się nam nie przyda, hehech. Tak. Taki śmieszek ze mnie troszkę. Weźmy kilka kłód. Przerobimy to na przykład na, kurczę, nie wiem na co można to przerobić. Futrzane wysokie buty oczywiście, że weźmiemy. Drewniana figurka jelenia, proszę bardzo. To też od razu przehandlujemy gdzieś. Zawsze to jakiś pieniądz wpadnie. Deski też można na coś przerobić, więc weźmy sobie z 1000. No i tak. Pójdziemy, przerobimy to wszystko na jakieś takie fajne cuda na kiju. Na przykład na drewniane fiolki, powiedzmy. Dajmy z 1400 drewnianych fiolek. No i wpadłem na pomysł taki, żeby spróbować dobić do tego miliona monet. To jest taki cel podstawowy. A, czekaj, tu są deski potrzebne, tu są patyki potrzebne. Przeróbmy wszystko, pewnie. Spróbujmy to przehandlować też. No tak jak wspomniałem, chciałbym dobić do tego miliona i to w jak najszybszym czasie. A miski też. Przerób to wszystko. Całkiem sporo tego jest, więc luzik. Przejedziemy się, gdzie się da, oczywiście. Porobimy... Ty, a co trzeba na to koło? Koło? Aha, nie jest odblokowane jeszcze. A, trudno. Posprzedajemy to, pohandlujemy tym wszystkim. Zdobędziemy ten milion. Bo taki jest rzecz jasna plan. I... Zagramy sobie może od nowa, co wy na to? Zagramy sobie od nowa, znajdziemy jakieś jeszcze lepsze miejsce na to wszystko, na naszą osadę, jakieś takie fajniejsze i właśnie w tym czasie, czy też korzystając z tego, że jeździmy, będziemy handlować i tak dalej, przejedziemy się w kilka miejsc. Przejedziemy się w kilka miejsc i ocenimy, czy dane miejsce będzie odpowiednie, w ogóle nadużywam słowa miejsce. Czy dane jakiś tam punkt będzie odpowiedni co do tego, ażeby faktycznie tam wybudować naszą nową osadę, rozpoczynając grę od nowa. I między innymi, moi drodzy, jednym z takich miejsc, o którym pomyślałem sobie jakiś czas temu, było... To nie tutaj, tak? To na pewno nie tutaj, ale tutaj jest handlarz. Było coś w tym... tej okolicy tutaj, czyli... Aha, nie mogę już przybliżyć mapki, okej. Okay. A teraz? Teraz mogę. Było założenie osady w tym rejonie, tu na przykład.
Albo tak jak pisaliście właśnie, kurczę, tu. I tutaj wymyśliłem, że można by było zrobić coś takiego, że tu na przykład korzystając z tego, że tu lasu chyba nie ma jako takiego, tu są tylko takie polany, to tu byśmy stworzyli miasto samo w sobie, tu byłby teren rolniczy, a z tej strony na przykład jakieś tam tartaki, produkcja i tak dalej. Będziemy jechać, zobaczymy jak to będzie mniej więcej wyglądało. Czy też jak to by mogło wyglądać. Czy jest tu jakiś handel? Co ty tu robisz w ogóle? Zdradzasz mnie? Halo. W każdym razie, no tak jak mówię, jest plan, jest pomysł, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo szczerze powiedziawszy, znacznie więcej frajdy sprawia mi, kurczę... może nie tyle granie od nowa, znaczy granie od nowa też, ma pewien swój taki urok. I tu nie będę tego ukrywać. Ale bardziej mi chodzi o to, że kurczę, no granie na tym etapie, kiedy już wszystko mamy, no to jest takie... No żeby już tylko coś tam było, wyzwań już żadnych jako takich nie ma, bo jesteśmy samowystarczalni, tak, i w gruncie rzeczy, no nie ma co robić. A jeżeli zaczniemy sobie grać od nowa, to będzie można sobie wystawiać jakieś nowe cele, że tak powiem. Jakieś nowe wyzwania przed nami stawiać i tego typu rzeczy. Także no kurde, no myślę, że to jest całkiem spoko pomysł. No i tak jak mówię, myślałem o tym, żeby zbudować osadę na przykład w tym regionie. Tutaj z tego co pamiętam też się spawnowali bandyci. No ale w każdym razie, no zobaczcie, całkiem spora przestrzeń, całkiem fajnie tutaj jest, co prawda drzew nie ma za dużo, ale to nic, tartaki by można było postawić tam na przykład z tyłu, gdzie się mapa kończy. Ogólnie całkiem, myślę, przyjemne miejsce. Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania takiego miejsca, to jeszcze takiego pomysłu nie mam. Ale całkiem przyjemne wydaje się być. Taki zakamarek tutaj jakieś miejsce na domek ewentualny. Tu by można było coś wybudować. Tutaj z tyłu, prawda, już mamy miejsce, które w gruncie rzeczy dobrze znamy, czyli właśnie naszą, o kurde, osadę górniczą, tak, też bardzo przyjemne miejsce. Też by można było tutaj to pociągnąć w taki sam sposób, albo troszeczkę inny właśnie. Także no to jest jedna z takich rzeczy, o których sobie pomyślałem. Inna rzecz to, że zupełnie inaczej chciałbym poprowadzić tę rozgrywkę. W każdym razie tą nową rozgrywkę, którą byśmy ewentualnie prowadzili. 14 tysięcy fiolek na handel, o panie. I tutaj mam na myśli to, że... Zaczęlibyśmy grę właśnie od tego, że mielibyśmy bardzo dużo, znaczy no mielibyśmy nielimitowany udźwig, bo to no powiedzmy sobie szczerze, na normalnych zasadach osiągnęliśmy już bardzo dużo, teraz przyszedł czas po prostu na taką zabawę i dawanie sobie jakichś tam takich fajniejszych wyzwań związanych właśnie z gospodarowaniem terenu i tego typu rzeczami. Tutaj chyba też bandyci się kiedyś spawnowali, w ogóle dawno ich nie było. Coś mi tutaj się nie podoba. No ale tak jak mówię właśnie, moglibyśmy się po prostu bardziej skupić już na zabawie, aniżeli właśnie na tym, żeby było jak najbardziej realistycznie i dzięki temu, że mielibyśmy na przykład ten nieograniczony udźwig i tak dalej, moglibyśmy sobie na więcej pozwolić i właśnie jakoś tam upiększać tą wioskę i od razu ją budować tak z myślą o tym, że na przykład będzie ona budowana według jakiegoś schematu, bo sobie wynalazłem gdzieś tam na YouTubach, tutaj nie będę ukrywać, ale na YouTubach wynalazłem sobie jakiś tam taki filmik, gdzie chłop pokazuje w jaki sposób można fajnie, że tak powiem, od linijki budować wszystko i tutaj całkiem spoko to wygląda, więc myślę, że można byłoby to wykorzystać. No i jednym z takich odcinków był też ten, w którym właśnie, który wyżeście podesłali, w którym chłop właśnie, kurczę, czy tam kobitka uczynna jakaś na bazie koła budowała. Też bardzo przyjemnie to wyglądało. Znaczy, no wiadomo, to było kanciaste koło, ale no jednak na bazie koła, bardzo fajnie. Mi się to podobało i podeszło mi. I tak wymyśliłem, że można byłoby na przykład... Odkryto miejsce, o proszę. A to coś nowego.
Właśnie, tak jeszcze a propos, zbaczając z tematu całkowicie, jeden chłop właśnie podesłał filmik odnośnie tego, że tutaj sobie typek, jakiś gracz, zbudował most. Racja, wygląda to świetnie, wygląda to naprawdę bardzo fajnie, tylko problem z tym mostem był taki, że system kolizji w tej grze działa dosyć średnio, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak deski, kłody i tak dalej. Sami mogliście widzieć, że niejednokrotnie jak deska, czy tam kłoda jakaś ścięta leżała na ziemi, to można się było o nią potykać. No ale w każdym razie, motyw był taki, że ten system kolizji średnio działał i kurczę, te deski potrafiły się gdzieś tam topić, potrafiły gdzieś tam się rozpadać, odpływać. Gracz jak szedł po tym, no to w sumie też mogliście zauważyć to w tym... A, ty masz questa. Gracz jak po tym przechodził, to zapadał się po prostu w teksturach, także no ładnie to wygląda, ale nie w takiej skali, nie kiedy tych desek leży za dużo, bo jak ich leży za dużo, no to właśnie dzieje się jak się dzieje, że po prostu grafika nie nadąża za tym wszystkim. A także raczej bym się z tym wstrzymał. 862 tysiące, dobra. Grafika za tym nie nadąża niestety i kurczę... I co? I kurczę, raczej odpuściłbym temat takiego wielkiego mostu. Możemy co prawda zbudować jakiś taki mniejszy, mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bardzo ładnie to wyglądało. O, dobra, dawaj do leśnicy najpierw. I z leśnicy pojedziemy do Jeziericy, Hornicy, Gostowi, Borowa. O, myślę, że takie kółko zrobimy dziwne. Tak, także wracając do tematu, no myślę, że odpuścilibyśmy sobie temat tego mostu. Moglibyśmy co prawda zbudować jakiś taki mniejszy mostek, ale z takim wielkim, no nie widzę, nie wiążę przyszłości, nie widzę tego. Zwłaszcza, że no kurde, nie będę ukrywać, to trzeba wieki poświęcić na to, żeby w ogóle to miało ręce i nogi i ładnie wyglądało. A ja nie mam tyle czasu. Nie mam tyle czasu i szczerze powiedziawszy, nawet mi się nie chce tylu godzin poświęcić na to, żeby zbudować jedną strukturę, która i tak wiem, że się rozpadnie prędzej czy później. Poza tym boję się, że w pewnym momencie, jak na to staniemy czy coś, to po prostu wystrzeli. Tak jak już niejednokrotnie miało to miejsce, na przykład kamienie jak rzucamy, to kamienie też potrafią tak wystrzelić śmiesznie w powietrze, no bo właśnie ten system kolizji nie działa. Nie działa tak jak powinien. Powinien tu być jakiś handlarz, który będzie miał znacznie większe ilości gotówki. Cześć. Tak, nara. I tak sobie wymyśliłem, że w sumie moglibyśmy zrobić tą nową serię, rozpoczynając ją od nowa. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie z uwagi na to, że cały czas trzeba czekać na to, aż w końcu, kurczę... wyjdą te dwie gry, na które czekam. No ale moglibyśmy zrobić to tak, że... No też tak uważam, czekaj, wszyscy? Wszyscy. Dobra, Rupert, gdzie jesteś? Którą mamy godzinę? 12:40, a jest tak kurde ciemno już. O panie. No, ale w każdym razie, że moglibyśmy zrobić tak, że właśnie zrobilibyśmy powiedzmy osadę, spoko, ale najpierw byśmy ją nastawili na to, żeby na przykład kamienie produkowali, czy tam zbierali w gruncie rzeczy, żeby szybciej jakby zdobywać te umiejki i trochę się bardziej na nich skupiać. I wykorzystać rady, które daliście mi kiedyś, a z nich wszystkich nie skorzystałem, bo skorzystałem na przykład tylko z połowy, a później się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że kurczę, odkryłem coś niesamowitego, a potem się okazywało, że wy żeście o tym pisali już, także no tak było. Tak było, nie zmyślam. No ale w każdym razie, o kurde, chciałem na ręcznym wjechać tutaj, ale zapomniałem, że to koń. Też tak myślę. Cichutko tam, proszę. No, ale no, tak możecie dać znać, co w ogóle myślicie na ten temat, czy może faktycznie zamiast przebudowywać całą osadę i budować
jakieś takie pojedyncze struktury, może faktycznie spróbowałby... O kurde, aha, bandyci. A, że może faktycznie spróbować swoich sił od nowa. W jakimś, kurcze, innym miejscu totalnie. Wykorzystując jakieś tam nowe rzeczy, nowe pomysły. I w większości przypadków właśnie wasze pomysły. Żeby to było takie bardziej na zasadzie, powiedzmy, no wiecie, o słuchaj, a mógłbyś zbudować na przykład to i to, tak jak właśnie odnośnie tego koła było, że coś tam na bazie koła. No kurde, no jak najbardziej można by było to zbudować, jak najbardziej można byłoby spróbować to zrobić, ale no tak jak mówię, raczej jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to chciałbym spróbować takie rzeczy budować grając właśnie od nowa. Bo też nie będę ukrywał, mam kilka pomysłów, które chciałbym wykorzystać, ale to by było równoznaczne z tym, że musiałbym zniszczyć na przykład wszystkie struktury, które już stoją, powiedzmy, gdzie? No tutaj, prawda? To wszystko chciałbym zniszczyć i przesunąć całkowicie, tak jak mówiłem, o tych polach i tak dalej, żeby je poprzenosić tu. No ale to też, kurde, no nie do końca wyjdzie tak, jak ja chciałem, żeby to wyszło. Więc, no... Tak to jest, jak właśnie, żeście pisali zresztą, że tak to jest, że się zabieram za miliard rzeczy. Bo mam bardzo dużo pomysłów, a w gruncie rzeczy żadnego z tych pomysłów nie doprowadzam do końca. Bo za każdym razem albo pojawia się nowy pomysł, albo tak na dobrą sprawę, kurczę, no pomysł po prostu nie wypala, tak, bo powiedzmy miejsca nie ma, bo coś tam, tak jak było na przykład z tym domkiem przy jeziorku, który chciałem postawić, a się okazało koniec końców, że no lipa, nie da się, bo kurczę, zbyt górzysty teren i no po prostu się nie da niczego tam postawić. Także no, dajcie proszę znać, co myślicie na ten temat. O kurde, wpadłem na zająca i się zatrzymałem. Albo na jakiegoś gołębia. W ogóle ja dobrze jadę? Ty, pierwszy raz jadę dobrze. Nawet się za bardzo nie zgubiłem. Myślałem w ogóle o tym, żeby na przykład osadę główną zrobić tu, w tej okolicy też, przy tym jeziorku. Tak typowo, albo właśnie, kurczę... Czekaj, gdzie to było? Tu za Denicą chyba. Nie, czekaj. Nie za Denicą. Gdzieś tu było takie miejsce. Tutaj chyba, w tej okolicy. Gdzie była taka pomiędzy górami właśnie, taka polana fajna. Tam myślałem też, żeby zbudować coś, także no... Kurde, no pomysły są, pomysły są. W ogóle to jest taki dziwny paradoks, no, przynajmniej mi się tak wydaje, że gry, niektóre, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre gry mają to do siebie, że na początku one są świetne, tak jak City Buildery na przykład. Gry są świetne, bo co chwilę się coś odkrywa, co chwilę coś tam, że tu jakiś problem, tam jakiś problem, ale w momencie, kiedy już zaczyna ta gra być jakby samowystarczalna, że nie musimy przykładać do niczego ręki, nie musimy o nic dbać, a to i tak się będzie kręcić, nikt nie będzie umierać z głodu i tak dalej, to kurde, ta gra jakby... no po prostu przestaje być ciekawa. Nie wiem, może tylko ja mam takie wrażenie. Ale kurczę, no jednak mam takie wrażenie i troszeczkę mnie to smuci. A chciałbym, no tak delikatnie, na przykład zapożyczyć sobie pomysły z takiego miejsca, że na przykład takie domy bliźniaki sobie stoją i je oddzielić, takie wiecie, patodeweloperka troszeczkę, albo coś w ten deseń. No, no pomysły są, tak jak wspomniałem, pomysły są, możecie jak najbardziej swoje też podsyłać pomysły. Bo kurczę, niejednokrotnie się przekonałem, że wasze pomysły są naprawdę, naprawdę dobre. No. 876 tysięcy, kurde. Faktycznie, tak jak pisał ktoś w komentarzu. Nie, 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 nie będę ci pomagać.
Wybacz, nie mam czasu. Chcę tylko i wyłącznie pohandlować, tak. Tak jak, kurczę, ktoś wspomniał w komentarzu, chyba za 40 tysięcy da się zarobić w jeden sezon. Przy takim objeździe szybkim. Dlatego dobrze, że są te sklepy. Bo dzięki nim też możemy co nieco tam zarobić. Bywaj. Cześć, Janek. Też tak uważam, Narka. Dobra, tutaj wszyscy. Dobra, gdzie teraz jedziemy? Teraz jedziemy do Gostowi, moi drodzy. I korzystając z tego, że będziemy jechać do Gostowi, chciałbym się przejechać tędy. I zobaczyć tamto jedno miejsce. Bo tak jak wspomniałem, już zaczynam się rozglądać. Naprawdę zaczynam się rozglądać za tym, że gdybym rozpoczął od nowa, to gdzie bym się wybudował, co bym zrobił jako pierwsze w ogóle i tego typu rzeczy. Posuń się, dziękuję. Dobra, tu nie ma co szarżować, bo tu pamiętam, że jest ten durny płotek. O, ten, dokładnie ten. Tam są wilcy. Więc warto byłoby, myślę, szybko przejechać. Co by nie musieć z nimi walczyć. Dziękuję najmocniej. Jeszcze na bizona nie wpaść i już w ogóle będzie spoko. No i proszę bardzo. Można uniknąć awantury? Można. Gdzie jesteśmy? Tutaj. Aha, no to tym razem pojechałem źle. No ale to nic, dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej i jedziemy tędy. Myślałem też o tym, żeby na przykład w tej okolicy się wybudować. Bo bardzo podoba mi się ten mostek tutaj. Znaczy ten kamienny mostek. Tu jest całkiem sporo przestrzeni, którą można by było wykorzystać. Tu na dole również. No kurde, po prostu fajne miejsce. Co prawda nie ma za dużo drzew. To jest taki jeden z minusów. Ale myślę, że kurczę, no to jest do przeżycia. No ewentualnie odkryto miejsce występowania gołębia. No dobra. Ewentualnie właśnie wrócić do planu pierwotnego, czyli do tego, ażeby wykorzystać już dobrze nam znane miejsce, czyli właśnie, kurczę, to, do którego teraz będziemy jechali, czyli to. Czyli tu gdzieś. Żeby wykorzystać sobie to miejsce. W ogóle, tak, jeszcze tak abstrahując troszeczkę od tego tematu, to miejsce spawnowało swego czasu, zanim cokolwiek tu postawiłem, bo oczywiście standardowo jak coś postawisz, to się przestaje wszystko respić. To miejsce spawnowało najlepszy obóz, który można znaleźć. Albo jeden z lepszych. Bo, kurczę, tam bardzo dużo przedmiotów dobrej jakości się znajdowało. I gdzieś tam mi się przewinęły takie protipy na najlepszy start i w ogóle. Chłop mówił, że najlepiej jest, jak rozpoczynasz grę gdzieś tu, od razu biec tu, bo tu może się wóz zrespić oraz ten obóz, przebiec tu, bo tu się respi wóz i jeszcze beczki obok. I już na samym starcie jesteśmy bardzo bogaci, czy też możemy być bardzo bogaci, także też ciekawa rzecz. Nie miałem o niej pojęcia. Ciebie nie chcę, ciebie nie chcę, ciebie też nie chcę. Gdzie tu jest jakiś handlarz? No i proszę bardzo. No i właśnie, nie wspominam o tym bez przyczyny, mianowicie chciałbym, tak jak już chyba wspomniałem zresztą, jeżeli gralibyśmy od nowa, to tak myślałem. Biedne krówki. Myślałem o tym, ażeby zrobić to w formie właśnie takiego swego rodzaju poradnika. Czyli jak grać, albo czego nie robić. Czego nie robić, żeby faktycznie jakiś tutaj sukces osiągnąć, mniejszy bądź większy. To na pewno nie grać tak jak ja, hehe. Bo ja standardowo na samym końcu... Aha, tu jeszcze coś mogę sprzedać. No i super. Ja standardowo na samym końcu okazywało się, że o kurde, no jednak coś poszło nie tak, jednak coś grubo poszło nie tak. Że tory były złe, obliczenia były złe.
Chodź, Rupercik. No, także dzisiaj troszeczkę się nagadałem. Już odczuwam to, że troszeczkę nagadałem się. Ale nie ma źle. Nie ma źle. Mam nadzieję, że ktoś faktycznie, kurczę, odpowie i stwierdzi: ej, to jest bardzo dobry pomysł, żeby rozpocząć od nowa. Próbując oczywiście zawczasu jeszcze zdobyć ten milion. Bo, no tak jak wspomniałem, zdobycie achievementów w tej grze to jest taki mój must have. Nie wiem czemu, ale obrałem sobie za taki cel zdobycie wszystkich achievementów w tej grze. No i właśnie jest jeden achievement, który mi chyba minął, a mianowicie, znaczy minął, umknął mi, bo stwierdziłem, że to nie może być prawda. A mianowicie ten achievement związany z tym, żeby zdobyć 1000 kłód dla jednego z gości. Czekaj, tu jest tylko dwóch handlarzy? Serio? Ale bida. W każdym razie, no tak jak mówię, był taki jeden achievement ukryty. W związku ze zdobyciem 1000 kłód dla jednego właśnie z typków, tutkach bodajże. Także, no kurczę, grając od nowa mielibyśmy możliwość właśnie, kurczę, zdobyć te 1000 kłód. Oczywiście nie, że ja bym ciął te drzewa, no bez przesady. Postawiłbym kilka tartaków. I prędzej czy później, no ktoś te kłody by tam, kurczę, nazbierał, prawda? O, tu jeszcze płotek nie jest skończony, no tak. Ale ryneczek Lidla ma się świetnie, szkoda tylko, że nikt nie kupuje. Nie wiem, gardzą towarami czy co? Tutaj jest też bardzo fajne miejsce. Bardzo dużo płaskiego terenu. I niedaleko się bandyci respią też. W ogóle myślałem również o tym tutaj miejscu, żeby zagospodarować, o tym wodospadzie, co jest... O kurde, ty. Obóz jakiś tam był. O tym wodospadzie tam. Też o nim myślałem. Także naprawdę, naprawdę jest sporo takich mniejszych bądź większych pomysłów. I przede wszystkim nie budowałbym, grając od nowa, nie budowałbym wszystkiego na jednej kupie, że tak powiem. Tak jak zwykle to robię. Za co zwykle mnie okrzaniacie. Tak delikatnie. Ale jak zwykle, Jezu, wszystko obok siebie, wszystko ściśnięte i w ogóle. Bo jak sami wytłumaczyliście, to że oni będą mieli daleko do pracy, to nic nie zmienia. I tak będą z tego zyski, i tak, więc nie ma czym się przejmować. Także to jest akurat bardzo fajne. No i może w końcu, kurczę... O, Dagobert, cześć. Słuchaj, chciałbym ci sprzedać kilka misek. Dziękuję ci najmocniej. Ile? 896 tysięcy. No kurde, faktycznie. 40 parę koła można zarobić. Kucharka, tak, z kucharką jeszcze nie rozmawiałem. Hej, hej. Rozmawiałem. Z kim jeszcze nie handlowałem? Nie no, ze wszystkimi chyba. O no. Łe. No dobrze, dobrze. Ty, a mogę? Mogę się na przykład u kogoś w domu przespać? Nie. A kiedyś się chyba dało. Kiedyś. Tam na początku, jak ta gra w ogóle powstała. Jak była jeszcze Early Accessem, to się dało w ogóle takie rzeczy robić. No ale, czekaj. Jak już tu jesteśmy, to sprawdźmy te okolice, kurczę, o której żeście wspominali. Mianowicie, że warto byłoby tutaj... No, nie, że konkretnie tu, ale kawałeczek dalej. Wtedy bym większą uwagę też, grając od nowa oczywiście, większą uwagę bym przykładał do tego, żeby faktycznie, kurczę, podnosić różne rzeczy. Bo teraz, no tak jak mówiłem, na tym etapie rozgrywki to już nie ma sensu praktycznie. Co my tu mamy?
No potężne połacie terenu, które można by było ładnie tutaj zagospodarować. No kurczę, no. A to jest tylko jedna strona, bo tu jeszcze jest most, który można by było fajnie zrobić. Tutaj się chyba respił, kurczę. Obóz niedaleko, też fajny bardzo. Tam niedaleko do wysepki jest, także też spoczko. Tutaj zaraz obok. O, i widzisz. I tu by można było walnąć na przykład kilka tartaków, żeby to fajnie wyglądało, fajnie współgrało ze sobą. Tam właśnie. Czekaj, w dobrym miejscu jesteśmy. Czemu mi się wydawało, że tam nie ma lasu? Ekwipunek. Mamy tą nocną wizję, czy nie mamy nocnej wizji? Mamy nocną wizję, super. O kurde, jak jasno. No to w każdym razie. Tu by można było to wszystko wyciąć i zrobić właśnie park, znaczy tu park, pola uprawne, tam tartaki, tutaj jakąś właśnie, kurczę, aglomerację miejską i na przykład produkcję kawałeczek dalej, czy coś. No kurde, no generalnie masa pomysłów jest na to. No, ale to tak jak mówię, musielibyście dać mi znać, co myślicie na ten temat. Czy faktycznie, według waszego zdania, jest sens rozpoczynać taką zabawę od nowa, czy też może nie do końca, czy może właśnie, kurczę, zostań przy tym, co jest i zniszcz to wszystko, bo, no, przyznać trzeba, że tak, questów już tutaj praktycznie robić nie trzeba. I nawet nie ma żadnych ciekawych questów już, bo wszystkie żeśmy przerobili. Druga rzecz to to, że kurczę, o właśnie ty, a nie, już byliśmy u żony, to nie, to nieważne. Druga rzecz to to, że właśnie no kurczę, nie byłoby ciśnienia takiego na te questy fabularne, ale jednocześnie, no byłyby pewnego rodzaju urozmaiceniem, prawda? Moglibyśmy się troszeczkę znowu pobawić, troszeczkę na nowych zasadach, no bo dodalibyśmy trochę HP przeciwnikom i żeby było nieco ciężej, także no... No sobie ułatwimy nieco, ale jednocześnie właśnie utrudnimy w innych aspektach. Także no taki jest mój pomysł, taki mam plan. Ty patrz, czy ona przejdzie? Czemu ty nie korzystasz kobiet... Aha, bo ona idzie po najprostszej. Po najprostszej drodze. Tak. O, koń się zapadł w deskach. No, także dajcie mi proszę znać, co myślicie na ten temat, a ja tymczasem, moi drodzy, skończę ten odcinek z zyskiem w postaci 40, prawie 5000 monet, tak? Ilu? No, liczmy, że 46. Także to byłoby na tyle, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie proszę znać, co myślicie na ten temat. Trzymajcie się i do następnego. Hej!